Zachwycił się nimi Steven Spielberg, gdy kręcił w Krakowie Listę Schindlera. Urzekli także Petera Gabriela. Od czasu, gdy stworzyli zespół, minęły 22 lata. Zaczynali od muzyki klezmerskiej, stąd nazwali się Kroke, co w języku jidysz znaczy Kraków. Szybko jednak weszli na inne muzyczne szlaki. Kroke w Domu Muzyki Bielskiego Centrum Kultury 24 kwietnia o godzinie 18. Bilety już do nabycia.